Obiecałem Ci, że będzie bez bawełny. Widzisz, ja nie miałem tej możliwości, zanim wziąłem ślub, zanim przysięgałem, że na zawsze i tak dalej. To nikt nie porozmawiał ze mną tak, jak ja rozmawiam z Tobą, bez bawełny. Bo rozumiem, że Ty jesteś zdecydowany przysięgać, że do końca, na zawsze. Ale czy tak bardzo kochasz tę swoją wybrankę, że jesteś gotów pokochać również tę drugą? No tę drugą, jej drugą osobowość. Czy jesteś w stanie wytrzymać? Czy tak bardzo kochasz tę pierwszą, że będziesz w stanie wytrzymać te jej fochy, jej dąsy, jej obrażanie się, jej zupełnie inne zachowanie niż tą, którą znasz? Miłą, radosną, szczęśliwą, uśmiechniętą. Czy starczy Ci miłości, żeby kochać również tę, którą się stanie za parę lat? Czy popatrzyłeś na przyszłą teściową? Tak będzie wyglądać Twoja wybranka za parę lat. Dokładnie tak samo. O, może trochę gorzej. Bo współcześnie to te Big Maci są jeszcze bardziej kaloryczne. I czy nie zrobisz jej krzywdy tym, że przestaniesz ją kochać? Tą realną, rzeczywistą, a szczególnie tę drugą, z którą będziesz miał coraz więcej do czynienia, aż do momentu, kiedy ta pierwsza zostanie tylko i jedynie wspomnieniem. Któregoś dnia zrozumiesz, że ta, którą kochasz dzisiaj, już nie istnieje. Czy tak bardzo ją kochasz, że jesteś gotów kochać tę, której jeszcze nie znasz? Zastanowiłeś się? No to zastanów się, zanim powiesz,